Co, zaczynamy? Czekam, aż wszyscy usiądą. Dzisiaj powiem sobie na początku o nowych narzędziach w Androidzie, które wyszły od wersji 4.1 i 4.2, które służą do diagnozowania, przycinania aplikacji, tak mniej więcej, o widokach i hierarchiach, o mikrooptymalizacjach, czy warto je stosować, czy może po prostu, czy nie. Viewholder pattern, to pewnie wszyscy znają. Strict mode. I też o stosie activity albo o backstacku, nie wiem jak to przetłumaczyć, a zarządzaniem pamięcią. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać na końcu, czy tak? Dobrze. Dobrze, czy bardzo dobrze? Bardzo. Dziękuję. Jak będą jakieś pytania, to proszę śmiało zadawać w trakcie, postaram się odpowiedzieć na jakieś trudniejsze, może później. Okay? A i dla najaktywniejszych, to znaczy może za najciekawsze pytania będzie nagroda, kubek. Kubek to by mi się przydał. Są trzy. To trzy kursy. Ślepy los. Lecimy dalej. Z czym wam się to kojarzy? Pierwsze pytanie, ręka w górę. Kto wie, o co chodzi, widząc? Bardzo dobrze, to jest czas w milisekundach, jaki jest potrzebny na renderowanie klatki, żeby osiągnąć 60 ramek na sekundę. Dlaczego 60 ramek na sekundę jest ważne? No bo aplikacje są wtedy szybkie. No to nie było pytanie, to było retoryczne pytanie. Wtedy aplikacje są płynne i działają bardzo ładnie, jak iPhone, nie przymierzając. Dlatego w Androidzie 4.1 z Androidem 4.1 powstał projekt Pater, który miał no nie że przyspieszyć działania aplikacji, ale sprawić, żeby były płynniejsze, żeby działały jak... Dobrze. Jednym z tych narzędzi, które wyszły w tych wersjach, jest Profile GPU Rendering, który można włączyć bardzo łatwo w ustawieniach, w opcjach deweloperskich w naszym systemie Android. Czy to widać? Druga linijka od dołu, Profile GPU Rendering. I dzięki temu system będzie zapisywał czasy... Może pokażę... Mniej więcej. Po włączeniu tych ustawień należy zrestartować aplikację, to później zostanie poprawione w nowszych wersjach systemu, że będzie działał bez potrzeby restartowania aplikacji. Ale po zrestartowaniu aplikacji możemy sobie poruszać naszym layoutem, listami, czym tamkolwiek, jakieś animacje. Możemy uruchomić wtedy polecenie ADB Shell, Damsys,
gfx.info i pakiet naszej aplikacji. I w ten sposób w konsoli zostaną wypisane ramki, czasy wyrysowywania się, czy ramek, 128 ostatnich ramek. I dzięki temu możemy sobie stworzyć taki świetny wykres, który dużo nam mówi. Widzicie te piki niektóre, które... Jest myszka. Mniej więcej tutaj jest 16 milisekund. Wszystko, co jest powyżej, powoduje to, że aplikacja się przybiesza na chwilę. Że nie jest płynna, tylko jest taka troszeczkę skacząca. I celem naszym jest zminimalizowanie tego wszystkiego, żeby aplikacja wyglądała tak jak w tym miejscu. Oczywiście trudno jest to zrobić czasem, ale postaram się przedstawić kilka metod, które pozwolą osiągnąć to. Na tym wykresie widzimy trzy wartości. Draw to jest budowanie listy wyświetlania. Samo się włączy. Słychać już? Dobrze. Nie ściskam tylko tak mocno, żeby mnie wyłączył. Draw to jest... Draw to jest czas poświęcony na budowanie listy wyświetlania i to jest po stronie Java. Nie głównie. To nie da się. To zdanie chyba nie jest specjalnie ulubione. Teraz lepiej? Jakoś sobie poradzimy. Ale słychać tak samo dobrze? Tak. Dobrze. Lepiej. Świetnie. Dobrze, to skończę to zdanie, które zacząłem 3 razy. Teraz może się uda. Draw to służy, to jest czas, który jest poświęcony na budowanie listy wyświetlania po stronie Java i głównie to jest czas spędzony w metodzie onDraw widoku. Proces to jest wykonanie tej listy wyświetlania w renderze Androida, który jest natywny i to chodzi o to, że każda warstwa jest wyrysowywana na ekran i im głębsza hierarchia, to ten czas bardzo mocno zależy od głębokości hierarchii, od wielkości naszego layoutu, jak jest bardzo skomplikowany. Im bardziej skomplikowany, im głębszy, tym ten czas jest dłuższy. I execute to jest wysyłanie ramki do kompozytora. I ten czas zwykle jest bardzo krótki, jak tutaj widać, a czasem może się ten czas przedłużyć, gdy są problemy z buforem w karcie. W jednostce graficznej, jeżeli jest problem z kolejnym buforem, to znaczy mamy za dużo danych, które chcielibyśmy przekazać. Kolejnym narzędziem jest SysTrace. Też jest dostępny z poziomu konsoli deweloperskiej i możemy włączyć różne opcje, które byśmy chcieli śledzić. Możemy je włączyć z konsoli lub z linii poleceń. To jest to samo. Możemy włączyć z okna lub z linii poleceń. W tym przypadku grafika i widok tylko. I SysTrace pomaga w analizie wydajności aplikacji. Tam są logowane podstawowe rzeczy, które się dzieją w kernelu systemu, czyli czas wykonywania się zadań na procesorze, można na każdym korze zobaczyć, co się wykonuje. Znaczy, to jest bardzo podstawowe narzędzie, nie ma nic bardzo skomplikowanego, tylko ogólne informacje i no, tego typu dane są zapisywane. Aktywność dysku, wątki, aplikacji i tym podobne. I SysTrace pomaga w diagnozie przycinania animacji i gubienia renderowanych ramek.
bo dzięki niemu możemy zobaczyć mniej więcej o co chodzi. Po jakiej stronie nasza aplikacja wykonuje się dłużej niż powinna. To, co zrzuca SysTrace, to jest strona w HTML-u, którą mamy dużo czasu. Czy może ja otworzę jakąś przykładową stronę? Ruszamy się za pomocą standardowych przycisków z gier komputerowych w salę. W przybliżamy, S oddalamy, a w lewo D w prawo. Tak. Widzimy, tutaj jest pomocnicza kolumna VSync, która pokazuje każdą ramkę, która powinna się wyrenderować w tym czasie. Nie wiem, czy gdzieś będzie zgubiona. Tutaj są jakieś zgubione ramki. O, na przykład tutaj. W ogóle to jest ten trace jest z bloga Romana G, który jest w linkach na końcu i bardzo polecam czytać ten blog. I ogólnie te wszystkie narzędzia są tam opisane w artykule sprzed tygodnia chyba. I bardzo polecam przeczytać to dokładnie. Jest nawet tutorial. Też polecam, żeby zrobić. To znaczy zadanie jest, nie jest tutorial, nie jest prowadzony krok po kroku, ale jest przykładowa aplikacja, którą można zoptymalizować. Tak, i w tym trace widzimy, że nasza aplikacja zgubiła w tym miejscu ramkę. Gdzieś tam coś się działo tutaj dłużej, przez 25 milisekund. Deliver input event. Tak, to nie jest za bardzo udokumentowane, co się tutaj dzieje, co znaczą te wszystkie nazwy na razie, ale perform traversals i draw, to znaczy to jest renderowanie ramki, a w tym przypadku coś czekało na dostarczenie eventu prawdopodobnie dotyku na ekranie. Coś blokowało ten event. Widzimy też, że coś się działo na procesorze w tym czasie. Dosyć mocno. Także to jest ogólne narzędzie, ale pozwala diagnozować widać mniej więcej, gdzie się te ramki gubią. Pozwala zobaczyć mniej więcej, o co chodzi. Dobra. Ja mam takie pytanie. Można to jakoś inaczej puścić niż z Pythona? To znaczy w tym skrypcie Pythona są zgenerowane tym HTML i to jest pobierane przez ADB z tego co kojarzę. Także można sobie samemu napisać taki skrypt albo portować z Pythona na skalę na przykład. I są różne opcje. Też w opcjach możemy ustawić co chcemy śledzić. Czy widoki, czy czasy wykonania się procesora. No to warto sobie przeczytać w dokumentacji. Kolejną rzeczą to jest overdrawing, który włącza się również z poziomu opcji deweloperskich. Tak, tutaj show GPU overdraw. Jak to wygląda? Oczywiście trzeba zrestartować aplikację, żeby się pojawiło. Wygląda to w ten sposób. Każdy element widoku jest pokolorowany lub nie. Zaraz, za chwileczkę powiem, co to znaczy, ale to jest pewien wskaźnik,
który mówi nam o tym, jak się zachowuje aplikacja. Jeżeli piksele na ekranie były wyrysowywane tylko raz, no to mamy ten sam kolor, który powinny mieć w aplikacji. Jeżeli były wyrysowywane raz i coś na nie było jeszcze drugi raz wyrysowywane, na przykład mamy zdjęcie na przycisku i przycisk pod spodem ma swoje tło, swój background i wyświetlamy na tym jeszcze jakąś grafikę, no to jest drugi raz jest nadrysowywana ta grafika. Znaczy to tło przycisku. Mniej więcej jasne, o co chodzi? Tak. I po kolei. Zielone, jasno-zielone to jest 3 razy, jasno-czerwone 4 razy i 5 razy więcej to już jest ciemno-czerwone. I jak to działa? W ogóle to jest mocno też zależne od jednostki graficznej na naszym urządzeniu, ponieważ niektóre, na przykład Nvidia inaczej wyrysowuje layouty, a inne jednostki, już nie pamiętam, które inaczej. Nvidia na przykład nie sprawdza przezroczystości, albo czy coś jest narysowywane jeszcze raz, tylko od razu wyrysowuje wszystko. Ma to swoje plusy i minusy, z jednej strony jest szybsze, z drugiej strony wolniejsze. O, plusy i minusy, prosto. Ale co jest ważne w tym punkcie, to chciałbym powiedzieć o przezroczystości. Może przykład, jak to wygląda. Dobrze, tutaj mamy nine patche, jak widać. Nie wiem, czy ktoś nie wie, co to jest nine patch? To się przyda. Trzy osoby, bardzo dobrze. Tak, to są grafiki, które zwykle są stosowane jako tło dla aplikacji. I może pokrótce powiem, mamy chyba. Ten piksel na górze i po lewej wskazuje na to, co ma być kopiowane na przecięciu się tych dwóch pikseli, gdy będziemy tę grafikę rozszerzać. Jeżeli będziemy ją rozszerzać w prawo lub no tak. Także tutaj jest jeden piksel. Tutaj jest jeden piksel, który jest kopiowany. To, że jest biały, to jest cały czas kopiowany. I gdy rozszerzamy tę grafikę, ona po prostu jest cały czas biała. A tu na dole, po prawej, to są paddingi, czyli miejsca, w których jest treść tej grafiki. Jeżeli byśmy chcieli dodać tekst, to on by był tutaj w środku. I tak, to, co tutaj zdradziłem przed chwileczką, to jest pusty piksel. I to jest optymalizacja w Androidzie, która sprawia, że na inpatchach, jeżeli jest przezroczysty piksel, to nie on jest optymalizowany w ten sposób, że nie jest robiony overdrawing. I ta grafika różni się od tej, tym pustym pikselem, który widać. Który jest kopiowany i wtedy wyrysowywana jest tylko ramka naokoło treści, a nie to nie jest wyrysowywana, nie jest wyrysowywane pod spodem, ten biały piksel, który jest po lewej. Czy to jasne? Mniej więcej. Także to jest jedna z optymalizacji, którą warto stosować. Przepraszam bardzo, czy tak? To powinno się pokrywać z paddingiem, rozumiem, tak? Nawet nie z... Chodzi o piksel, czy o te czarne punkciki? Chodzi o piksel. Bo to są chyba dwa piksele. Tak? Jedno. To jest chyba złe rozszerzenie. No nie, no chodzi mi o to, że generalnie nie chcemy rysować to miejsca, tak, gdzie będzie content, tak? Czyli to nie powinno się pokrywać z tym, co jest rozszerzone, tylko z tym, gdzie jest padding, tak? Tak, zgadza się. Okej. Okay. Staram się zapamiętać, nie widzę, kto zadawał pytanie, ale Kuba się należy. Zgłaszaj się. I tak wygląda najnowsza aplikacja Google Plus, najnowsza wersja.
No. Jakaś taka cukierkowa. A tak w ogóle kto gra w Ingress? Cztery osoby, pięć. Dobrze. Ja widziałem, że Politechnika jest mocno kopana. Tak, taka tak. To, na co możemy zwrócić uwagę, to jest przezroczyste tło na bitmapach, które nie jest optymalizowane. Widać to, że jest wyrysowywane na zielono. Ale to jest niewielki fragment ekranu, także nie jest to dużym problemem. Dużym problemem byłoby to, gdyby cała aplikacja była cała czerwona. To nie byłoby dobrze. Wtedy karta jednostka graficzna musi rysować. Męczy się niepotrzebnie. I zwykle błędy spowodowane tym, że coś jest wyrysowywane wielokrotnie, przykrywane przez następne widoki, zwykle te błędy da się usunąć, są spowodowane tym, że mamy tło aplikacji i mamy layout naszej aplikacji, który też ma tło. I mamy dwa tła, które jedno wyrysowuje się pod drugim. I zupełnie niepotrzebnie tego nie widać. Dlatego stosujemy kolejne narzędzie, które jest chyba od początku Androida, jak się wydaje, Hierarchy Viewer, dzięki któremu możemy podejrzeć hierarchię widoków i zoptymalizować to. Taka ciekawostka, Hierarchy Viewer działa tylko na urządzeniach deweloperskich, czyli emulatorach i zrutowanych telefonach i urządzeniach deweloperskich od Google. Ale możemy włączyć, to znaczy umożliwić działanie Hierarchy Viewera na zwykłych urządzeniach, takich jak nasze tablety, kogoś od Sonego czy od jakichś innych firm. Możemy to włączyć programowo, korzystając z klasy ViewServer, która jest na GitHubie RomaLogin. Tak wygląda przykładowy kod, który pozwala analizować aktywność, activity. Wystarczy w onCreate zarejestrować usługę w ViewServerze, ale należy pamiętać o tym, żeby to wyrejestrować, gdy aktywność będzie usuwana. A taka ciekawostka jeszcze, bo ViewServer to jest taki kombajn, który może służyć nie tylko do pobierania hierarchii widoków z aplikacji. Widziałem też prezentację takiego człowieka, który robił, wstrzykiwał kod do aplikacji od Zyngi i robił zrzuty danych, które były w tej aplikacji za pomocą ViewServera. Da się. Też można chyba klawiaturę podpiąć przez to. No, różne rzeczy. Naprawdę jest fajne. To przeanalizujmy najprostszy przykład aplikacji Hello World, która wygląda po prostu tak. Mamy Hello World i pasek tytułowy aplikacji. Tak wygląda główny layout. To jest text view we frame layoutie. Nic więcej. A tak to wygląda w Hierarchy Viewerze. Mamy 8 widoków. Trochę dużo na jeden text view i tyle. Tak, to może zobaczmy. Bo tak, pierwsze co się nasuwa, to jest ten pasek tytułowy, który już chyba nie jest stosowany, jak się ustawi target SDK na wersję jakąś wyższą niż anejkom, powinien się pojawić, a wyższych to chyba action bar. Tak mi się zdaje. Koledzy pokiwają, bo prawdopodobnie tak. To możemy prosto usunąć ten pasek tytułowy w naszym teamie do aplikacji. Wystarczy dodać linkę do title, title. I dodatkowo możemy usunąć też głos, który jest
jest standardowo dobry, jako w Decor View to jest coś, co jest otwarte na oknie naszej całej aplikacji. Tego się nie da się usunąć, ale jak ustawimy sobie bagno planu, to będzie przezroczyste i wtedy zoptymalizujemy przy okazji overdraw. Po takich zabiegach mamy już nie tylko 6, ponieważ odpadły pola związane z tematem tytułowym, ale widzimy jeszcze tutaj coś takiego dziwnego, a w ogóle te kropki tutaj to jest taka rzecz, która wskazuje na czas mierzenia, wyrysowywania się i jeżeli coś jest względnie dużo wolniejsze w danej hierarchii niż ten frame layout, to jest czerwone. Jeżeli jest trochę większe, to jest pomarańczowe, a jeżeli jest lekkie, jeśli chodzi o czas, to jest zielone. I to jest względem innych widoków w hierarchii. Także to nie wskazuje, że to jest coś ciężkiego. To się pewnie w ułamki milisekundy albo nie wiem, 2 milisekundy. Wszystko wyrysowuje. Ale tak, tutaj mamy taką ciekawą rzecz. Taka matrioszka. Frame layout we frame layoutie. Frame layout to jest layout, który jest taką całą ramką. Właściwie to nie wiem, czy... to jest niepotrzebne marnowanie layoutów. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało nasz main XML. Mamy frame layout i text view. Jest to spowodowane tym, że każda aktywność jest oparta na frame layoutie. Jeżeli ustawimy przez set content view nasz layout, to dodane zostanie to, co jest w tym layoutie, do frame layoutu activity. I tak, no, to znaczy taki jest powód tego, dlaczego tak się dzieje. A jak się tego pozbyć? Oczywiście moglibyśmy usunąć tutaj frame layout, ponieważ mamy text view i nic więcej. I zostałby sam text view. No ale sobie troszeczkę rozszerzymy ten problem, żeby to było bardziej skomplikowane i dodamy na dole taką stopkę. Chcielibyśmy, żeby się wyświetlało. Czyli mamy już dwa widoki, a nie jeden. Tak to wygląda. Nie warto czytać. Wystarczy spojrzeć, że jest dalej frame layout i dwa widoki w środku. To, co będziemy stosować, to jest merge. To jest... Wystarczy zamienić frame layout na merge i wtedy zawartość tego XML-a, który jest tutaj, zostanie podpięta do frame layoutu w Activity. Tak, i wtedy w wyniku otrzymamy coś takiego. Pozbyliśmy się jednego frame layoutu niepotrzebnego, a za to mamy jeden, który ma dwoje dzieci. Tak ogólnie o widokach, to im mniej, tym lepiej. To chyba każdy tu wie. I lepsza hierarchia jest taka szersza niż głębsza, ponieważ gdy mamy głębokie hierarchie, nie wiem, czy ta prezentacja jest może zbyt techniczna. Nie, nie. Widzę, że niektórzy śpią już. Przepraszam. Nie, im głębsza hierarchia, to tak, no, to też może powodować overdrawing, jeżeli są tła w tych widokach, ale jeżeli nie ma tła, to jest taki problem, że przy mierzeniu dzieci, to znaczy widok, jeżeli mierzy swoje dzieci w środku, to znaczy jeszcze inaczej, widok, jeżeli chce być, zdefiniować swoją wielkość, musi zmierzyć, co ma w środku, swoje dzieci, żeby wiedzieć, jak duży powinien być. I może odpytywać się dzieci, czy zmieścisz się w takim rozmiarze, a jeżeli tak, no to dzieci odpowiadam tak, zmieścimy się, albo nie, będziemy większe. I to operacja wyrzędna. No, kręcone. I ta operacja może następować w górę i w dół kilka razy. I to jest czasochłonne. Niestety nie jest to tak, że... I mamy wszystkie widoki, wszystko jest wymierzone i wszystko wiemy. To
może być bardzo skomplikowana operacja, która może długo trwać. Dlatego im większa jest szersza hierarchia niż głębsza, bo wtedy te odwołania w górę i w dół są mniejsze. Tak, i wracając do tego merge'a. Nie wiem, czy ten strona się tutaj znalazł, pamiętam. Ale każdy XML musi mieć roota, dlatego jest zastosowany merge, tylko po to, żeby był root do tamtego XML-a, który był wcześniej. Ponieważ to zostaje włączone do widoku, do którego był dodany jako dzieci. A merge to wskazuje tylko, że jest, że to jest rodzic parent. Przepraszam, to w takim razie po co layout wise i high? Też działają. Właściwie po co one są dołączane do rodzica? To będą rodzice. Teraz to ja już nie wiem, czy to nadpisuje rodzica, czy nie. To jest to sprawdzenie. Raczej nie można nadpisywać rodzica, bo no też można zmerdżować też... x różnych layoutów, tak? Mhm. Chyba można. No właśnie, tutaj jest takie... A w ogóle orientation vertical. To jest takie naiwna zamiana frame layout na merge. Tak mi się wydaje, że jeżeli byśmy stworzyli widok, na przykład linear layout, bez podania mu parametrów layout parameters i ustawilibyśmy mu set. W layout inflatorze można podać XML-a i ustawić jeszcze roota, do którego ma być podpięty. I tam może, jeżeli. No nie, to jest temat na sprawdzenie, nie ma dywagacji teraz. Ale dobre pytanie. Tak, i następną rzeczą, która jest przydatna, to jest include. Powiedzmy, że chcielibyśmy mieć tą stopkę, ten Crackdroid 2012 na każdej aktywności, na każdej activity, w każdym layoutcie. No ale po co robić Ctrl-C, Ctrl-V non-stop? Wystarczy skorzystać z include i mieć ten layout ze stopką w jednym miejscu, a wszędzie, gdzie jest potrzebny, to include. I wtedy po prostu ten layout zostanie inkludowany w XML-a w tamte miejsce. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy zmienić tekst view na image view, no to zmieniamy jeden plik, a nie 10. I dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy zmienić jakieś ustawienia w include, to znaczy możemy tutaj już zmienić parametry, które się zaczynają na layout, ale jeżeli chcielibyśmy jakikolwiek zmienić, to musimy już podać explicit layout high i layout width. Inaczej nie zadziała. Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to jest coś, co jest przydatne w takich sytuacjach, gdy mamy jakiś ciężki widok, który czasem wyświetlamy, a czasem nie. To znaczy, no to zależy od jakiejś logiki biznesowej, czy ma być wyświetlony, czy nie. Wyobraźmy sobie, że mamy map view. Patrząc na te kropeczki, widzimy, że to jest ciężki widok w porównaniu do text view. Tak naprawdę samo map view nie jest ciężkie, tylko to, co tam w środku się rysuje w jakimś wątku, to jest cięższe. No ale mniejsza to. Wyobraźmy sobie, że nie chcemy wyświetlać map view, bo nie mamy na przykład GPS-u w telefonie. Taki, nie wiem, czy to jest możliwe, ale nie ma. Albo jakiś inny przykład, nie ma internetu. Nie chcemy wyświetlać map view, bo nie ma sensu i tak nie pobierzemy danych. To w takim przypadku map view możemy zastąpić klasą, która się nazywa viewStat, to jest taka nakładka na widok. I teraz widzimy, jak w porównaniu do TextView zachowuje się viewStat. Wszystko jest zielone, a TextView jest strasznie wolny w porównaniu do viewStat. A dzieje się to dlatego, że viewStat jest na samym początku defaultowo niewidoczny i ma jeszcze wielkość 0 pikseli, także nie trzeba mierzyć.
XML-u Newstack zamiast naszego map view. I możemy podać od razu layout do naszego map view, który zostanie odmieniony zamiast Newstacka. A zostanie podmieniony wtedy, gdy tak wygląda nasz map view XML. I to jest fałszywy kod, już kiedyś ktoś o to pyta. Aha, to jest przykład, kiedy można stosować logikę, pokazując mapę, a kiedy nie. Na przykładzie GPS-u akurat, ale może nie jest najlepszy, najbardziej trafiony. I są dwa sposoby na podmianę view staba na map view. Możemy zmienić, to znaczy najpierw wyszukujemy ten view stab za pomocą map view stab. Ustawiamy setup visibility na visible, wtedy ten widok staje się widoczny i wtedy jest podmiana na map active, na map view. Ale no, niestety musimy znowu szukać naszego map view ID, który podaliśmy wcześniej. Może się cofnę. Tak. Tutaj jest ID. O, tutaj jest inflated ID. I na podstawie tego ID szukamy naszej mapy. A możemy to zrobić szybciej, prościej, w jednej metodzie inflate, która od razu nam zwraca widok. Nie musimy korzystać z findViewById. Jest to szybsze. Tak. Przepraszam, viewstab od której wersji? Chyba od zarania dziejów. 1.6 już było. Tak, czyli viewstab, powtarzając, viewstab to ładowanie na żądanie, ukrywanie ciężkich widoków i dobrze go stosować wszędzie, gdy widoki są wyświetlone w zależności od kontekstu. A teraz kolejny temat, mikrooptymalizacja. Czy warto stosować, czy nie? Oczywiście na samym początku sławny cytat Donalda Luta o przedwczesnej optymalizacji, która jest źródłem wszelkiego zła. I już wiadomo, jaki będzie wydźwięk tego, co teraz chciałbym przedstawić. Tak, jak to wygląda w Androidzie? Wywołanie bezpośredniej implementacji zamiast interfejsu, na przykład map versus hashmap, jest dwa razy szybsze. Ale po just-in-time compilerze, który jest od Androida 2.3, 2.2, który się był ulepszony. To jest różnica 6%. Czyli pytanie, warto stosować taką optymalizację? Nie. Świetna odpowiedź. Nie. Kolejna kwestia. Pola albo dostęp do lokalny do zmiennych. To pierwsze jest szybsze niż to drugie. Pierwszy to jest dostęp lokalny, a to drugi to jest przez pole. To się odwołujemy do przez DIS. I różnica jest taka, że dostęp lokalny jest około 20% szybszy, a po just-in-time compilerze praktycznie to samo. Również gettery i settery. Gettery są wolniejsze czy szybsze od pól? Zrobimy małe głosowanie. Kto twierdzi, że jest szybsze? Dwie osoby. Ale jeszcze proszę. Tak, że gettery są szybsze niż pola. Kto twierdzi, że są wolniejsze? No. Proszę wyjść. Nie, no słuchajcie. Tak, i gettery są trzy razy wolniejsze, a po just-in-time compilerze są nawet 7 razy wolniejsze. Ale właśnie. Bo ProGuardzie to jest to samo. Bo ProGuard sam optymalizuje kod i zastępuje gettery, proste gettery na polo. Wydaje mi się, że ten słupek po prawej jest jednak mniejszy i należy się tam. Mogę to sprawdzić. Nie, 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 nie.
kolejna rzecz związana z popularnym. Często stosujemy funkcje do logowania w kodzie. Korzystamy z log.d lub v do debugowania, wypisywania jakichś haseł, na przykład, czy ktoś się dobrze zalogował, czy źle robi hasło na swoim git. Albo różne takie dziwne świeci, których nie chcielibyśmy, żeby były w produkcji. Tylko to logiki hasło. Znalazł się. Widziałem coś takiego kiedyś. Tak. I ProGuard, dzięki ProGuardowi możemy po prostu usunąć wszystkie odwołania do metod w klasie log. Czyli zamiast robić if, level, debug, nie wiem, czy level logowania jest większy czy mniejszy, albo czy aplikacja jest debugowalna czy niedebugowalna, możemy po prostu ProGuardem usunąć te odwołania i mieć jeden kod dla wszystkich, dla wersji produkcyjnej i dla wersji deweloperskiej. I nie musimy nic zmieniać, tylko trzeba pamiętać, żeby uruchomić tego ProGuarda. Jedna uwaga co do ProGuarda i tego sposobu. Wszystko pięknie działa, ale na przykład jeżeli będziemy mieli log.d, fire the missiles, albo jakąś, nie wiem, policzenie pi z dokładnością do 20 milionów miejsc po przecinku, tak, to ProGuard nie działa na poziomie kodu źródłowego, tylko działa na poziomie bytecodu. Więc jeżeli będzie log.d i wypisz pi z dokładnością do 20 milionów miejsc po przecinku, to ProGuard nie wytnie samo wypisanie tego do loga, natomiast nie wytnie najprawdopodobniej policzenia tego. Więc to jest taka drobna uwaga. Że do wycinania logów to się nadaje, natomiast... Chodzi z tego, nie wiem czy wszyscy słyszeli uwagę, chodzi o przerzucenie logiki do funkcji logującej w logu, tak? To znaczy, no nie, no chodzi o to, że chcemy coś wypisać, tak? Chcemy wypisać efekt jakiejś ciężkiej operacji, nie wiem, wyciągnięcie rzeczy z bazy, tak? Chcemy sobie wylogować. I piszemy log.d, jakiś tam tag i jakiś tam string, tak? Już? W tym momencie ProGuard nie wytnie wyciągania rzeczy z bazy, wytnie tylko i wyłącznie wypisywanie. To znaczy, wytnie odwołanie do funkcji logującej? Nie. Wytnie odwołanie do funkcji logującej, które powoduje to, że wypisywany jest string do logera. Natomiast nie wytnie wyciągania rzeczy z bazy. Jeżeli na przykład wewnątrz tego log.d wyciągamy rzeczy z bazy. To jest tak, że można się przejechać. To jest chyba też taki jeszcze mały problem, że jak się korzysta z akry, bo jak się usuwa właśnie te logi, to później jak się ma te stack traces z akry, to one wskazują o jedną tam, czy na przykład dwie linii niżej, jak się w starszym stopniu się tylko. Tak. Dorzucił do tego jedno znaczko, use scala. Wtedy ewaluację tego parametru masz lazy i jeżeli masz log level taki, że ma się nie logować, to nie wykona tego, co tam przekazujesz. I to jest na poziomie języka już. Ja zaproponuję coś do procesora. Mówimy o rzeczach lepszych, może nie. Już? Może jak skończymy to będzie więcej. Lecimy dalej. Tak, to jeżeli mówimy o optymalizacji interfejsu użytkownika, to warto wspomnieć o takim częstym będzie w adapterach list. Widzicie tutaj już jakieś problemy? Proszę? Nie ma problemu. Ja tu widzę raz. Dobrze, to zacznijmy od początku. Pierwsza rzecz to jest pobieranie layout infra litera za każdym razem, gdy jest luka na getView.
view jest uruchamiane, jak przewijamy listę, to za każdym razem, jak pojawia się nowy wiersz, to jest wywoływane get view. I wtedy pobieramy layout inflator z kontekstu. To po prostu to przesuwamy do konstruktora, albo gdzieś, gdzie to jest tylko raz wywoływane. A, w ogóle jak działa lista. To znaczy, myślę, że większość z Was wie, ale tak, żeby sobie to naocznić, to co widzimy na liście, to znaczy te wiersze, które tutaj są, to jeżeli lista, to inaczej powiem, jeżeli lista ma 1000 wierszy, to ile jest widoków? Tyle, ile widać na ekranie plus 2. Tyle, ile widać. Plus 2. To nie wiadomo. I tak to wygląda. Jeżeli lista jest przesuwana, widok się schował tutaj. I zaraz się pojawi następny na dole. To tak naprawdę ten na górze nie jest przesuwany, a tutaj jest tworzony na nowo nowy layout. Tylko ten na górze, on jest stąd zabierany, jest przesuwany na spód listy. Tak, przesuwany jest na sam wschód i gdy listę przesuwamy do góry, wartości są podmieniane, ale widok jest ten sam. Czyli nie tworzymy na nowo nowego layoutu, tylko podmieniamy wartości. I tak działa array adapter. I to, co jest przesuwane, to jest convert view. To jest ten odzyskiwany widok, który chcielibyśmy na nowo tylko podmienić w nim wartości. Ale tak naprawdę to, co tutaj widzimy, to za każdym razem tworzymy nowy widok w tym GetView. Jest inflator, inflatujemy, nadruchujemy nowy widok. Tak. A marnujemy po prostu to, co nam daje ten adapter. Także to, co robimy, to w innych adapterach, to sprawdzam, czy getView, convertView jest równe 0. Jeżeli jest równe 0, to znaczy, że to jest pierwsze wywołanie dla tego widoku. Musimy go stworzyć, no to go otworzymy. A jeżeli jest różne od 0, to znaczy, że jest odzyskany. I w nim podmieniamy wartości. Czyli pobieramy jakieś tam pole tekstowe, ustawiamy dane. No i zwracamy go. Czyli update'ujemy tylko jego dane. W innych adapterach getView jest rozbite na dwie metody. NewView i... GetView i NewView? Właśnie. I NewView tworzy, robi... I tak naprawdę GetView to jest... GetView tamtego adaptera, NewView to jest po środku tutaj, a BindView jest na końcu. Dobrze, ale kolejny problem. Za każdym razem z naszego convert view wyszukujemy tekst view za pomocą metody find view by ID. I tutaj jest taki view holder pattern, który polega na tym. Tutaj mamy nasze sprawdzanie, czy wiersz jest równy 0. To znaczy, view holder to jest taka tylko to jest struktura, która trzyma referencje do widoków, nic więcej. Tylko po to, żeby nie uruchamiać za każdym razem find view by ID. Tutaj sprawdzamy w tej metodzie, gdzie tworzymy widok, tworzymy sobie view holder, ustawiamy sobie referencję do tego text view, czyli wykonujemy to find view by ID, mamy referencję w text, i ustawiamy to jako set tag. Ustawiamy jako set tag. Set tag przyjmuje obiekt. Także jest analogiczna metoda get tag. Jeżeli już mamy stworzony ten layout wiersza i z get tag pobieramy holder, który rzutujemy, bo ta metoda zwraca obiekt po prostu. I w tym holderze odwołujemy się do tekstu jako po prostu bezpośrednio referencję kopiujemy i ustawiamy sobie wartości, update'ujemy. Jest to szybsze, bo nie wykonujemy find view by ID za każdym razem i szukamy
widoku, o danym IP w hierarchii tego widoku. Czy do view holder patterns są jakieś pytania? Dobrze. Kolejna rzecz to jest strict droid, który polecam, żeby wykorzystać. Jeżeli może najpierw powiem, do czego to służy, tak szybko, nie wiem, ile czasu mam jeszcze. Strict mode ma dwie polityki, na wątek i na wirtualną maszynę. Polityka na wątek ustawia flagi dla bieżącego wątku. Te flagi są sprawdzane w klasach z pakietów Java.io, Android Database SQLite albo Java.net. Klasy Java są trochę zmodyfikowane i jest sprawdzane, czy są polityki ustawione, w razie czego jak są, to wywoływane są pewne akcje, które są zdefiniowane już w strict mode. Można sobie... Thread policing wykrywa takie rzeczy jak odczyt z dysku, zapis na dysku, użycie sieci. To można się domyślić, jeżeli przeanalizujemy, jakich pakietów się tyczy. Czyli Java.io, są strumienie, database SQLite, baza danych i Java.net, czyli łączenia sieciowe. I gdy zostaną wykryte takie zdarzenia, możemy ustawić, co się wtedy ma wydarzyć, gdy polityka zostanie naruszona. Może być wypisane takie naruszenie w logu, może aplikacja się skraszować, może być to zrzucone do Dropboxa, nie mylić z tego z Dropboxem, to wszystko idzie. Tylko to jest taki Androidowy cache na różne rzeczy do debugowania. Albo może być wyświetlone okno dialogowe lub miganie ekranu. W ustawieniach, opcjach deweloperskich jest nawet wiersz, gdzie możemy włączyć strict mode, żeby migał ekranem, gdy zostaną naruszone jakieś polityki. I oczywiście te polityki włączamy programowo, czyli w naszej aplikacji. Możemy sobie ustawić. Na przykład od teraz nie powinno się nic dziać z internetem ani z bazą danych. Jeżeli coś się dzieje, to wiemy o tym. Tak samo jest z polityką na wirtualną maszynę. Ona monitoruje wycieki Activity i zamknięte obiekty implementujące interfejs Closable, wycieki Broadcast Receiverów, Service Connection i wycieki obiektów z bazy danych. To analogicznie. To znaczy strict mode na wirtualną maszynę działa analogicznie do tego na wątek. I też kolejna rzecz, która pomoże nam w sprawdzaniu poprawności zapisywania stanu aktywności, czyli czy wykonywało się, czy dobrze się wykonało save state, on save state i on restore, czy dobrze to się wykonało. Możemy włączyć sobie w opcjach deweloperskich wątki activities, wtedy one powinny być niszczone tak szybko jak to możliwe. I nie ma takich sytuacji, gdzie się okazuje, że ktoś ma aplikację, która służy do zapisywania notatek. Otwiera sobie notatkę, zaczyna coś pisać, dzwoni telefon, odbiera telefon, kończy rozmowę, wraca do notatki, a ma czyste pole. Rozumiecie, o co chodzi? To jest źle. Zapisywał pasko do ingresu i poszło. Kolejny temat to kiedy activity jest sprzątane. W nawiązaniu do stosu aktywności. I tak, wszyscy kojarzą z dokumentacji Androida takie zdanie, takie sentencje. When an activity is stopped, it is no longer visible to the user and it can be killed by the system when memory is needed as well. Albo inny wycinek. If an activity is paused or stopped, the system can drop it from memory by asking it to finish.
dokumentacja Androida miejscami jest bardzo lakoniczna. I tak to napisała Diane Hagborn, inżynier z Google na Stack Overflow, w odpowiedzi na problemy z wyciekami pamięci w aplikacji. Ktoś zadał pytanie, które było poparte tymi cytatami. To znaczy wiedza osoby, która zadawała pytanie, była poparta tymi cytatami. I Diane Hagborn odpisała: "This is not how things work." Taki żart. I tak, z tego co wytłumaczyła, to jedyne zarządzanie pamięcią, które wpływa na cel życia aktywności, to globalna pamięć wszystkich procesów. Wtedy usuwane są procesy działające w tle. Czyli brakuje pamięci w systemie, globalnej pamięci, usuwane są procesy w tle. A gdy mamy proces aplikacji w foregroundzie, nie wiem, no, w foregroundzie, wszyscy wiedzą o co chodzi, i nasz proces osiągnie limit własnej pamięci, to jest zabijany po prostu. Bez względu na to, ile jest wolnej pamięci w całym systemie. Czy jest jakiś limit na proces odgórny. Kiedyś to było 16 MB w G1, mobile G1, z tego co pamiętam, teraz jest mniejszy. Tak, i gdy brakuje pamięci, zabijany jest cały proces. Nie jakieś activity w tle, które są, powiedzmy, powiedzmy, że mamy activity A, przechodzimy do B i B wyświetla jakąś wielką grafikę, brakuje pamięci i A jest zniszczone. Dobrze. Mamy dostęp do tych samych activity z poziomu menu albo z jakiegoś innego poziomu i odkładamy ich sobie na stosie, to ten stos może urosnąć na tyle dużo, że zabraknie pamięci w całym systemie i proces zostanie ustrzelony. Tak. Dlatego należy pamiętać o tym, zwracać na to uwagę. Ile można walczyć z tym za pomocą mechanizmów znajdujących się w systemie, czyli takich jak, jeżeli mielibyśmy jakieś ciężkie widoki w środku, to korzystamy z Set Content View w OnStop, ustawiamy tam nul, wtedy widoki są oczyszczone, znaczy mogą być usunięte jakieś ciężkie grafiki. Możemy korzystać z flag, Activity Row, Dead to Front, Clear to, Sumo to. Wtedy nie będzie odkładanych aktywności AB, AB, AB na stosie, tylko będą dwie żyjące activity. Albo możemy stworzyć jedną activity i korzystać z fragment API z backstackiem. I wtedy, gdy fragmenty są wymieniane, to jak usuwany jest fragment, to cały fragment jest usuwany z pamięci. Czyli to jest bardziej przyjazne. Tak, tutaj na zakończenie są linki do prezentacji. Dziękuję. Czy są jakieś pytania?